Bo mimo, że nie ma koncertów, w Twoim życiu zawodowym bardzo, bardzo dużo się dzieje. Ostatnio wrzucała się zdjęcie z planu nowego programu. No i tutaj pojawiły się spekulacje, czy ty będziesz prowadzącą owego show. Okazuje się, że nie. To w takim razie, w jakim charakterze Cię tam zobaczymy? No i czy w ogóle jakieś nowe projekty zawodowe przed Tobą? Y jeżeli chodzi o programy, to tak, ostatnio jakoś tak miałam okazję brać udział w pewnych projektach. Tutaj w szczególności TVP jakby, jakby królowało w tych projektach. Jeżeli chodzi nie, ja, ja tylko jako uczestnik występowałam, także jakby reprezentowałam tą naszą branżę disco polo razem z Radkiem Liszewskim zespołu Weekend. Także świetna zabawa. Wiem, że premiera jest 21 listopada, czyli dzień przed moimi urodzinami. Także oglądajcie naprawdę bardzo fajny program. Myślę, że dużo uśmiechu na twarzy się pojawi, bo to są takie wspomnienia z tego, co się wydarzyło przez 50 lat właśnie w TVP2. Także myślę, że bardzo ciekawie będzie. No dobrze, to ja teraz muszę zadać pytanie, czy gdyby pojawiła się propozycja, na przykład, abyś wystąpiła w tańcu z gwiazdami, tutaj pójdziemy trochę w te polsatowskie klimaty, albo w programie Twoja twarz brzmi znajomo, to byś ją przyjęła. I czy w ogóle chciałabyś widzieć się w takim show? Ja myślę, że to jest na pewno wyzwanie, tak, dla, dla każdego artysty. Co by się stało? Nie wiem, może dostanę kiedyś taką propozycję, to, to wtedy, no chociaż to Tańce z Gwiazdami wielokrotnie mnie zapraszali, ale jakoś tak te e, trasy nasze koncertowe, nasilenie pracy, no nie pozwalało mi na to, bo nie ukrywajmy, że to jest na pewno ciężka praca, mnóstwo treningów e, i tutaj jakby naprawdę ten czas trzeba spędzić e, na tej sali treningowej, e, więc no po prostu nie, nie byłam pewna, czy ja sobie poradzę, bo jednak te nasilenie nasze koncertowe było bardzo, bardzo intensywne. A teraz cóż, zobaczymy, no, co się będzie działo. Mam nadzieję, że, że jakaś taka propozycja padnie i że chociaż pomimo tego, że jest ta pandemia, to ja nie zapomnę tego, że, że jednak um, działam w tej branży i, i bardzo potrzebujemy tak naprawdę y, tego spotkania z publicznością, chociażby przed telewizorami, żeby nie dać też o sobie zapomnieć. Cześć kochani, z tej strony Madzia z zespołu Piękni i Młodzi. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania Jastrząb Post. Buziaczki!